Zastanawiasz się, kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z płacenia ZUS-u przez pierwsze 6 miesięcy? No to przychodzimy z objaśnieniami. Dowiesz się, czym jest ulga na start, ale to nie wszystko. Zostań z nami do końca, bo podam Ci przykłady, dzięki którym wszystko stanie się o wiele prostsze. Tutaj mamy trzy limity. Te limity dotyczą przychodu osiągniętego w danym roku. Tutaj żadnych limitów takiego typu nie mamy. Jedynie limit dotyczy 6 pełnych miesięcy korzystania z ulgi na start. O tym, jak skorzystać z ulgi na start i co oznacza zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku, opowie nam Paulina, księgowa z jej firmy. Co to w ogóle jest ulga na start i czy ona przysługuje tylko nowym przedsiębiorcom, czy na przykład mogą po nią sięgnąć przedsiębiorcy, którzy kiedyś zawiesili, a później wznowili działalność? Ulga na start jest to ulga dla nowych przedsiębiorców, ale też dla przedsiębiorców, którzy ponownie otwierają działalność po 5 latach od zamknięcia albo zawieszenia poprzedniej działalności. I z jakich składek zwalnia? Zwalnia ze składek społecznych i z funduszu pracy. Ze składek społecznych, czyli z emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Czyli tak mówiąc wprost, co ten nowy przedsiębiorca musi płacić? Musi płacić jedynie składkę zdrowotną przez pierwsze 6 miesięcy, pełne 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. I ta składka jest w pełnym wymiarze, czy jakoś obcięta? Nie, składka zdrowotna nie jest w żaden sposób podzielna, jest zawsze płacona w pełnej kwocie. I z jakich opcji można skorzystać po upływie tych 6 miesięcy? Po przerejestrowaniu z ulgi na start mamy możliwość przerejestrowania na składki preferencyjne. Składki preferencyjne obowiązują nas przez następne 24 miesiące. Tutaj już zaczynamy płacić składki społeczne, ale są one w obniżonej wartości. Jak to jest? Powiedzmy, zakładam firmę, jestem nowym przedsiębiorcą i po zarejestrowaniu tej firmy automatycznie jestem przypisany do ulgi na start? Czy muszę to gdzieś zgłosić, pójść, potwierdzić? Nie, musisz zarejestrować się do ZUS-u za pośrednictwem druku ZUS-ZZA z kodem 0540, aby zgłosić się do ulgi na start. Możesz oczywiście, jeżeli zależy Ci na płaceniu składek społecznych, możesz od razu pominąć ulgę na start i od razu zarejestrować się do składek preferencyjnych na 0570. A są jakieś branże, które z ulgi na start nie mogą skorzystać? Nie ma takich branży. Jedynie nie możesz skorzystać z ulgi na start, jeżeli świadczysz usługi dla swojego byłego pracodawcy. Ale musimy o coś zapytać naszych widzów i słuchaczy, a mianowicie, czy mieliście już okazję skorzystać z ulgi na start? Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie ten pomysł za dobre rozwiązanie. I jak zawsze zachęcam do zadawania pytań, jeżeli cokolwiek jest niejasne. Przypominam, że na koniec tego filmu omówię dla Was przykłady z życia wzięte, więc zostańcie z nami. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do naszej rozmowy, bo musimy otworzyć bardzo ważny wątek, mianowicie składkę zdrowotną w 2023. I tutaj podzielmy sobie może to pytanie na dwie części. Jak Polski Ład wpłynął na składkę zdrowotną, a jak właśnie zmiany wprowadzone od 2023? Polski Ład wprowadził bardzo dużo zmian odnośnie składki zdrowotnej. Przede wszystkim rozróżniłabym tutaj przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i na ryczałtowców. Na zasadach ogólnych, rozliczając się skalą podatkową, przedsiębiorcy płacą 9% składki zdrowotnej od dochodu z poprzedniego miesiąca. Przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym płacą 4,9% składki zdrowotnej od dochodu. Jeżeli chodzi o ryczałtowców, tutaj mamy trzy limity. Te limity dotyczą przychodu osiągniętego w danym roku. Jeżeli nasz przychód nie przekroczy 60 tysięcy zł, tutaj płacimy najniższą możliwą składkę, czyli 376 zł. Jeżeli nasz przychód będzie opiewał od 60 tysięcy zł do 300 tysięcy zł, tutaj już zapłacimy wyższą składkę w wysokości 626 zł. Jeżeli nasz przychód już będzie powyżej 300 tysięcy, tutaj będziemy płacić najwyższą możliwą składkę zdrowotną w wysokości 1128 zł. Czyli nowy przedsiębiorca korzystający z ulgi na start przejmuje się tylko tą składką, którą wymieniłaś. Dokładnie tak, dokładnie. Jasne, a powiedz jeszcze mi taką rzecz. Czy wszyscy płatnicy, zarówno podatku liniowego, jak i skali podatkowej, jak i ryczałtu, są objęci jakimiś limitami w tej uldze na start, że powiedzmy przedsiębiorca w trakcie roku przekroczy jakiś pułap, więc ZUS uzna, że za dużo pieniędzy generuje i już musi być ściągnięty z tej ulgi na start?
Nie, tutaj żadnych limitów takiego typu nie mamy. Jedynie limit dotyczy 6 pełnych miesięcy korzystania z ulgi na start. I jeszcze tak tytułem podsumowania, jakbyś mogła opisać przebieg tej drogi przedsiębiorcy od ulgi na start aż do pełnego ZUS-u. Rozpoczynając działalność gospodarczą, rejestrujemy się na wniosku ZUS ZZA z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej na kod 0540. Obliczamy sobie 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, czyli tutaj jeżeli zaczniemy działalność gospodarczą w środku miesiąca, mamy jakby dodatkowy miesiąc korzystania z ulgi podatkowej. Po czym obliczamy 6 miesięcy od początku i od pierwszego dnia następnego miesiąca przerejestrowujemy się na składki preferencyjne, czyli kod 0570 i korzystamy z tego kodu przez następne 24 miesiące. Po składkach preferencyjnych tutaj mamy możliwość skorzystania z jeszcze jednej ulgi, nazywa się to Mały ZUS Plus, ale jednak tutaj jest to obliczenia są indywidualne ze względu na to, że wchodzi nam kwestia przychodu z poprzedniego roku. Po czym dochodzimy już do dużego ZUS-u, na którym ostatecznie będziemy się rozliczać. Czyli łącznie jak długo można korzystać z tych różnych ulg? Najdłużej? Najdłużej, jeżeli wszystko pójdzie płynnie, możemy korzystać przez 5,5 roku z ulg podatkowych. Wyjaśnijmy sobie na przykładach, w jaki sposób można skorzystać z limitu ulgi na start. Pani Honorata rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 3 stycznia 2023 roku. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. W tym przypadku okres 6 miesięcy będzie liczony począwszy od lutego do lipca 2023 roku. Czy więc pani Honorata będzie musiała opłacać składki na ubezpieczenie społeczne? W tym czasie pani Honorata nie będzie musiała opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, a jedynie składkę zdrowotną na zasadach obowiązujących po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Pani Justyna zdecydowała się na rozliczanie ulgi na start, zgłoszenia dokonała 7 lutego 2023, do końca sierpnia 2023, będzie mogła więc opłacać tylko składkę zdrowotną z działalności, jeśli w międzyczasie nie zmieni zdania. Po upływie tego okresu pani Justyna chce płacić ZUS preferencyjny. Kiedy więc mija czas na wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie się? W takim przypadku czas na wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie upływa 7 września 2023 roku. Ulga na start, o ile ktoś może z niej skorzystać, to na pewno duże wsparcie dla przedsiębiorców, a zwłaszcza na samym początku prowadzenia działalności. Subskrybujcie nasz kanał i dajcie znać, co sądzicie o tego typu ułatwieniach. Do zobaczenia.